Dzisiaj będzie rozwiązywany bardzo ważny test. Piątoklasisty. Spartiatik! No miałem dzisiaj film wstawić na YouTube, a opowiem wam tą historię, jak się pytacie już. Wstałem dzisiaj o 11, bo mnie pies obudził, żebym na spacer z nim wyszedł. Wyszedłem. I mówię tak, kurde, zdrzemnę się jeszcze w pół godzinki, nie? Zanim w ogóle zacznę żyć. Przyłożyłem tylko głowę do poduszki i wstałem po 14. O, a to co to? Słuchaj śmieciu, ktoś mi wysłał. Kacper wysłał słuchaj śmieciu. Takie o. Kacper na fanpage mi wysłał słuchaj śmieciu. No i to jest emotka jeleń, powinieneś się uczyć. O kurde. Nie, dobra, pokażę widzom tą emotkę jeleń. Emotka, płaczący Żyd. Tylko się zastanawiam się. Znaczy, czemu ja mam brązowe włosy? Ja mam brązowe włosy? Myślałem, że mam czarne włosy. Od kiedy ja mam brązowe włosy? Powiedzmy, że to jest brązowe, o. To jest brązowy kolor. No nie. A zobacz teraz. To jest czarny kolor. Widzisz? Identyczne. Poczekaj chwilkę. Męskie. I co, powiesz mi, że ja tak wyglądam? O, to ja. Ale on ma jakieś... Co to jest? No ja tak nie wyglądam przecież, nie? Czy wyglądam? To akurat mój stary jest, to też się liczy. Ty w dupę patrz na to. Ja pierdziele, ej, epickie. Ej, że ktoś sobie taką fryzurę przypieprzył, to już naprawdę zastanawia mnie. A czy to jest pewnie fotomontaż, ale i tak. Nie, no takie coś na pewno nie istnieje. Diz wrzucił odcinek w parku trampolin. Ty właśnie, on kiedy on zmieni nazwę z Diz Stream na Diz Vlog, czy coś takiego? Diz Freeze. Jezu, Nerwarian? Nie. A ze mną nadal nic nie zrobił. Ja pierdzielę w dupę kopaniec. To jest dopiero... O kurde, ty trochę przytył. Trochę ostatnio chyba Norbert nie trzyma diety. Not good. Minuta 03. 1-0-7. Ściany nie dotknął. Ha, ha, ha. Przegrane. Bo Nerwarian był, bo wiesz, Nerwarian zawsze nie dobija ludzi na awku i dotyka ściany na koniec konkurencji, a Norbert? Niestety, to niestety. O 4 sekundy. 4 sekundy. Pierwszy jest. Punkt dla Nerwariana. Nose drop. Mandzio grubszy. Ty musisz powtórzyć ten trik? Wow! Pogę! Mandzio zawsze gorszy. Co on zrobił? Nie widziałem. O nie. Zrobił. O kurde! Jak z katapulty. Ale po co ten ma teraz? O kurde. Już wiem, po co ten ma teraz był. Mój pies śpi pod moimi nogami. Pokażę ci to nawet. Ja sobie tu siedzę. To jestem ja, siema. Patrz, to ja. Nie patrz. Ja sobie siedzę. I mój pies do mnie przychodzi i patrz, jak ja tu mam stopy, tu mam klapki, a i tu jest mój pies, widzisz, pyk. I patrz, pyk i grzejesz te stopy, widzisz. Że poważny quiz, poważny, a symulator twojego starego, co tam robi. W to miejsce coś trzeba dać. Co ja tam mam dać w prawy górny róg, że takie czarne pole jest. Zwariowany Marcin, polski historia, specjalność polski historia YouTube. Dobra, poczekajcie, za chwilę wrócę. Mam plan co tam dać w rogu, poczekaj. O! Totalny pokchamp. Totalny gówno. Aleluj. Tato, włączę jakąś muzyczkę jeszcze w tle, żeby leciała. O, dobre jest to. Chyba to już będzie dobre. Nie dołuję, bo się wypisuję. Już nie chodzę z dołem, bo rzuciłem szkołę. Humor mi się zwiększa, bo już nie uczęszczam. W sercu wzy i maję, bo już nic nie zdaję. Nie! Dobra, luj. Nic w tle nie będzie. Nie, song request będzie. O, i luj. Dobra. Czat! Kogo bierzemy do pomocy? Iga. No taka z mordy, wiesz. Łukasz. Ręki nie oszukasz. Ola. Tak, tu zwariowany Marcin, jak był młody, musiał sobie dorabiać. I Zuza. Z mordy inteligent. Dobra, to kogo na start? Bo tu się chyba co zmienia później. Marcin? Dobra, luj, to Marcin.
Polski historia, dawaj Marcin. A wybierz temat, plastyka, przyroda, biologia, z czego on był dobry? Polski, z historii był dobry, bo on pomaga, nie? Dobra, co bierzemy? No to luj, historia na start, bo on był dobry. Gry i zabawy? Dobra, historia, luj. Dawaj, ścieraj szybciej, Marcin. Mieszko I zmarł 26 lat po przyjęciu chrztu. W którym to roku? No to C tu będzie. Znaczy 3. Nie! Nie! To! Nie! To! 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 B to będzie. Jak według was? Pamiętajcie, że razem to rozwiązujemy. Ja jestem nauczycielem, a wy uczniami, ale jednocześnie też. Dobra, 50 zł pomógł Ulany wygrać. Dalej. No to teraz lektury, bo on jest z polskiego dobry, nie? Co rozlała w pociągu na kartkę z adresem tytułowym bohaterka awantury o Basie K? Co to w dupę jest? Nawet nie umiem tego przeczytać. Co rozlała w pociągu na kartkę? A na kartkę w pociągu jak jechała i na kartkę coś wylała. Dwójka? A skąd ty niby wiesz? No i po co to sprawdzasz w internecie? A skąd ty wiesz, że mleko niby? Co, wczoraj miałeś na lekcji? Skąd niby wiedziałeś? Wczoraj miałeś na lekcji co, omawianie jakieś gówno książki? Dobra, luj, dawaj dalej. Dobra, no to Marcin skreślony już. To teraz idziemy po męsku, tak? Łukasz, ręki nie oszuka. Ale on w lekturach jest dobry. I go wziąłem. Merynos to australijska owca, rodzaj świątka z dużym nosem. Marynarz na dawnych żaglowcach. Poczekaj, jest tak. Ma w nazwie nos. A tu jest z dużym nosem, więc to może być trójka, bo ma w nazwie nos. Po co wy to w internecie sprawdzacie? Przecież tu nie ma zabawy przez to z wami. Zaraz was wypiję przez tego streama i sam sobie będę grał. Będziesz mi psuł zabawę w dupę. Dobra, idę na off-streamie się bawić, sam w quizy rozwiązywać i luj z wami. Mandzio mówi, że jeden. Jaki Mandzio? A co Mandzio już owca pieprzył? Co już nie było więcej jedzenia, to owce zaczął jeść całe? No nie zdziwiłbym się, ale nie chodzi też o to. Skąd może Mandzio wiedzieć w dupę? On wie tylko ile burger z McDonalda kosztuje, uspokój się. Dobra, biorę tą jedynkę tak jak chcecie, w dupę. No super, wygraliśmy, ale zabawa! Bo wygrałem 200 zł przez was, bo oszukujecie. Luj z tą grą. Która pisownia jest poprawna? Rzeżucha, rzeżucha, rze... Pierwsza! Ty jak się pisze rzeżucha? Chyba pierwsza. Albo trzecia. Bo pamiętam, że było tam rzecz z kropką. Dobra, nie sprawdzajcie w internecie, pamiętajcie. Według mnie pierwsze. Ale jak sprawdzisz w internecie gościu, to popsujesz zabawę i wiesz jak będzie. Wiesz, ty sobie myślisz tylko. Sprawdziłem w internecie i popsułem jakąś głupią zabawę. Nie, nie, nie. Sprawdzając w internecie to jest gorsza rzecz, jak ci babcia powie, że Mikołaj nie istnieje i że to ona kupiła te pomarańczki, czy mandarynki, czy lujwie. Także nie sprawdzaj w internecie, gościu. Trzeba, wiesz, być intelektualistą. Pierwsze według mnie, jak przegram, to Łukasza napieprzę w bramie jakiejś. Czy tam na WF-ie. I luj! Mówiłem, że pierwsze? Git. Dobra, dawaj dalej. No. Zuzę na koniec, bo mordę ma jak intelektualistka. Ola szmula wybije się pewnie na tym, że będzie, wiesz... Więc Igę, bo... Nie, Ole teraz, bo Ola to jest debil. A widzisz? Na plastyce mówię. Wezmę Olę, Zuzę na koniec, bo intelektualistka, a Iga to taka, co pewnie wiesz, ściera gąbką tablicę i nosi dziennik. I w ogóle jest szmociurą. A Ola to wiesz, mis piękności, czy tam jakieś gówna innego, dawaj, gramy dalej. Gdy dzieła plastyczne są różne w dotyku, to mówi się, że mają różne... FAKTURE! Przepraszam, że się podnieciłem, ale fakturę na stówkę, tak? Fakturę to mogę ci wystawić za leczenie psychiczne. No i 1500 w kieszonce. Boże, jestem mistrzem 5 klasy podstawowej. Z czego jeszcze była Ola dobra? Z biologii na pewno, po wyglądzie. Jak nazywamy stan jędrności żywej komórki roślinnej spowodowany wysyceniem jej wnętrza wodą? Osmoza to było? Turgor to chyba było bez wody. Mejoza to w ogóle jakiś podział komórki chyba. Osmoza to musi być. Osmoza na pewno. Jaka trójka? Mejoza to jest twój stary, uspokój się. I co, wygrałem czy nie? Jak przegrałem, gościu, to cię dojeżdżam jutro w bramie. A od początku gramy. Dobra, gramy jeszcze raz. Zrobimy tak samo jak wtedy. Ja nie wiem, czy w tej w ogóle gierce się pytania nie powtarzały.
Jak ja brałem historię na start? Dobra, zobaczymy. Nie powtarzają się. Jak miał na imię pierwszy król Polski? Bolesław! Przepraszam, że ci podniecam. Dobra, no i co, mądrusie? Jak miał na imię? Według mnie Bolesław, a według ciebie? Co? No jak powiesz? Ty w ogóle wiesz, że kiedyś w Polsce byli królowie? A nie jak teraz? Wiesz o tym w ogóle? Gamoniu z czatu? Zobacz, sprawdź wynik. Pieniądze idą na moje konto. Widzisz, 50 zł już. Która pisownia jest poprawna? A to było na lista złotych. Która z polskich monet obiegowych ma na rewersie, czyli z tyłu, gałązkę z jednym liściem? No jednogruszówka, ty idioto zasrany. Powiem ci tak, możesz pytać o co chcesz, tak? Ale jeżeli chodzi o pieniądze, mordo, to ja zawsze będę wiedział co i jak. Pieniędzmi to nie ma lepszego nad mojego starego. Prezes Rady Ministrów RP to inaczej? Premier chyba, nie? Premier. Premier, 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 premier. Luj, sprawdzam. No i git, 5 stówek na moje konto. W końcu coś zarabiam, a nie to co wy mi dajecie grosze jakieś. Dobra, no to Ola. Ola z Pornola, także pewnie będzie grała w Pornolach. No patrząc po tej mordzie i tym minusowym IQ przez to, że przegrałem przez nią, no gdzie ona może skończyć? Niedobór której witaminy... Witaminy D napisali. Witaminy prowadzi do choroby zwanej szkorbutem. C! Ja jestem mądry, a ty wiesz? Bo ja wiem, że C. A ty wiesz z której? Ja przepraszam, że was obrażam. Zrobię dla was trik za karę. Znaczy za... W ramach przeprosin zrobię coś dla was. Dobra. Przepraszam za to, że mnie emocje ponoszą. Mam nadzieję, że podobał wam się specjal w ramach przeprosin. Dobra, 1500 PLN-ów właśnie wpadło na moje konto. Architektem ateńskiego Akropolu był... Użyjmy ściągi. To już? Ty, nie wykorzystałem jej, ale Bóg, widzisz? Bum. Patrzy co ma? Ale chyba nauczyciel nie przyczaił, że patrzy jej w kartkę, nie? Ale pokczam, za. Tylko takie wiesz, takie... Takie wiesz. Wiesz co chodzi, że takie patrz. Nie? Ale nauczyciel nie wie. No i do... Co mi zabrał ściągę? Ty śmieciu, jednak przyczaił. Dobra, edukacja co tam było napisane? Uszereguj ogniwa łańcucha pokarmowego od producenta do konsumenta. Trójeczka, czat. Tak jak moja zawsze ocena ze wszystkiego, żeby tylko zdać. Czy dwójka była niższa, tak? Ale ja byłem takim, że się przykładałem na tą trójkę, wiesz co chodzi. Na Egit 6 koła w kieszeni, więcej niż kiedykolwiek mi daliście, także dzięki panowie, że mnie wspieracie. Ile jest 2 i 2 według Zosi Samosi z wiersza Juliana Tuwima? 3, bo była upośledzona? Nie, no nierealne. Dobra, gotowca bierzemy. Nie, gotowca, bo nie chcę przypieprzyć teraz. Gotowiec, tak? Bo Iga chyba była dobra z tego, nie? Dobra. Kurde. Ty, dobre, daj widy 22231. Elżi wyjaśnił. Dobra, mamy 12 koła, ważne, że jest 12 koła, dobra, dalej. Przyroda, gry i zabawy na koniec, dobra, gramy, gramy. Zuza albo ma Downa, albo inteligent z ryja. Motyl ma 6 odnóży chyba, czyli 3 pary. 3 pary chyba. 3 pary, czyli 6 nóg. Nóg 6, 3 pary, 3 pary, 6 nóg. Co byś tu powiedział? Jest! 24 koła w plecaczku, rozumiesz? Ty ze szkoły co wyniosłeś? Nic. A ja wyniosłem ze szkoły już 24 koła, widzisz? Kto w dziecięcym wierszyku przebrał miarę, no i trach? Co to są za gry i zabawy w dupę, ja się pytam. Ty, to może być balon, bo... Poczekaj, moje teorie są dwie. Czemu balon? Bo zobacz. Przebrał miarę, czyli ktoś go tak długo dmuchał, że aż pękł. No i trach. Albo dzbanek. Czemu dzbanek? Nie wiem, to będzie balon. No, dzbanek nie mam wyjaśnienia nawet. Pokczam, Boże, dobra. Dawaj 48 koła. Hopsasa. Jak ona szybko mknie? Ciuchcia. Nie. To będzie albo karuzela, albo hulajnoga. Czemu? Dobra, z temu, jeżeli sprawdziłeś to w internecie, to ci bana daje po prostu w dupę. Nie będzie takiego bicia. To będzie albo jeden, albo trzy. Nie słucham z temu, bo jeżeli sprawdził to w necie, to specjalnie kliknę co innego. Musiał to sprawdzić w necie, bo on wszystko wiedział do tej pory chyba. Albo karuzela, bo jest hej hop sosa, czyli dziecko. Albo hulajnoga, zobacz. Bo karuzela, ale ona robi obroty. Znaczy szybka jest, ale robi obroty, czyli czy to pasuje? Nie, może nie. A hulajnoga? Hej hop sosa, jak ona szybko mnie karuzela?
A to się nie rymuje. Hej hopsesa, jak ona szybko mnie hulajnoga. Hej hopsesa, jak ona szybko mnie ciuchcia. Nic się nie rymuje, co ty pieprzysz? Chyba, że trzeba to wpieprzyć w dobry kontekst. Hej hopsesa, jak ona szybko mknie, ta pieprzona karuzela Ela. Hej hopsesa, jak ona szybko mknie, a ten maszynista wpieprza węgiel do pieca, dlatego ciuchcia zapieprza mnie. Nie wiem, mi karuzela bardziej pasuje ze wszystkich. Luj, klikam to. Yes! Jak ty mi z temu mówiłeś, że to jest dwójka, chciałeś mnie oszukać. Ale dobrze, że nie sprawdziłeś w necie, czyli nie daję ci bana. Widzisz, czasem trzeba wierszykiem coś odkryć, żeby wiedzieć. 100 koła w kieszonce, gratulacje! Masz 100 tysięcy PLN. Zagraj jeszcze raz, a po co mi w dupę ty idioto głupi? Jak ja jestem mądrzejszy od piątoklasisty! Kozak. Teraz tylko się kładziesz. Leżysz i wiesz, nic nie robisz, bo 100 koła to jest nic pieniędzy, aleluj, i tak się cieszysz, tak? Tak. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął, czy w dżungli, czy gdzieś indziej, czy wychował się gdzieś, czy u kogoś, może raczej coś, dzień się potwora, co dzień ćwiczył swoje pazury, strugał swoje zęby, dzień to robił, patrz, on wygląda o tak, 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 zabija bez litości wszak, on zabijał łypę.